Dobra, ciśniemy jeszcze dalej. O, dalej akcja z Connorem. Myślałem, że Kara będzie wreszcie, a tu nie. No niestety. O, znowu jesteśmy tutaj. Tym razem porozmawiamy sobie o tym wykroczeniu tego Markusa zapewne. Z tą naszą przełożoną. Tam jest nasza Amanda. I to jest chyba jedyna rzecz, jaką możemy tutaj zrobić. Można tylko z nią porozmawiać. A więc nie przedłużając, chodźmy tam. No witaj, Amando. Witam, Amanda. Uwielbiam wodę, uwielbiam pływać. O, Amanda mi ufa, co? Serio? No to pływamy. Myślałem, że ona jest jakoś wrogo do mnie nastawiona, ponieważ jakoś słabo mi idzie to dochodzenie. O, come on. Dobrze pływam? Ta, zauważyłem. Już trzeci raz cię tutaj zauważyłem, więc można się tego domyślać. Powiedz, czego się dowiedziałeś? Hank? Klub Eden, o tym lepiej powiem. Odnalazłem dwa defekty w klubie Eden. Chciałem się czegoś dowiedzieć, ale udało im się uciec. Wielka szkoda. Prawie udało ci się je dopaść. No niestety. Jesteś smutny, Connor. Smutny i jakiś spięty. To? Szczerość. Nie wiem, będę szczery z nią, bo w sumie sam nie wiem, co ten Connor czuje. Myślałem, że wiem, co mam zrobić. Ale teraz wiem, że to nie takie proste. Miałeś tamte defekty z klubu Eden na celowniku. Czemu nie strzeliłeś? Padnie pytanie, co teraz? Czemu nie strzeliłeś? Jaka jest prawda? Nie wiem. Nie ufam już. Ojej. Jeśli w najbliższym czasie nie zrobisz postępów w śledztwie, będę musiała cię zastąpić. Jestem pewny, że mi się uda. Wiem, że mi się uda. Potrzebuję jedynie nieco czasu. Coś się dzieje. Coś poważnego. Pośpiesz się. Kończy nam się czas. Jasna sprawa. A teraz pewnie do Kary przejdziemy. Nie. Pomyliłem się znowu. No patrz, Hank, jakie triki umiem. Przepraszam. No, jesteśmy tutaj, okej. Kurwa, co tu się dzieje? Jest impreza i nikt mnie nie zaprosił? Ta, media schudzą, więc wszyscy wciskają swoje nohale. Nawet ci z FBI się zainteresowali. Wow, nawet FBI! Federalnych mi tu brakuje. Czułem, że to będzie chujowy dzień. To co mamy? Grupa 4 androidów. Znali budynek i byli całkiem nieźle zorganizowani. Nadal nie mogę zrozumieć, jakim cudem zaszli tak daleko. Na dachu sprawdziłeś? Jeszcze nie. Byłem zajęty. To co, idziemy na dach teraz, czy co? A może coś zbadam tutaj swoim umysłem? Strażników w korytarzu. Pewnie myśleli, że androidy przyszły do pracy. Załatwili ich, zanim się połapali. Nie, mam tam przejść. Myślałem, że z tym mam porozmawiać. Nawet CSI! Kryminalne zagadki Miami. Kryminalne zagadki Detroit raczej. No, zobaczmy, co tutaj znaleźliśmy. Został zarejestrowany? Gdzie jest monitoring? Szybko. Pewnie gdzieś dalej. Tak, tutaj. Co ja najlepszego zrobiłem? Nie. Czemu? To miało taki wpływ wielki, serio. No nie. No nie. To już pierwsza decyzja, której najbardziej żałuję, niestety. A tutaj kogo mamy? Może ktoś z CSI albo FBI? Okej. Anderson prowadzi śledztwo dla policji Detroit. A to co? Nazywam się Connor. Android przysłany przez Cyberlife. Androidy będą łapać androidy? Chyba tak. Powinien cię tu kręcić. Po wszystkim, co się stało. Nieważne. Już niedługo FBI i tak przejmie to śledztwo. No, miło było poznać. Życzę dobrego dnia. Do roboty, koledzy. Nie zjebcie mi tego. Jasna sprawa. Kurwa, damy z siebie 100%. Będę w pobliżu. W razie czego proszę pytać. Dobra, odtwarzamy. Daj znać, jak sobie stawisz. Prosimy, byście uznali naszą godność, nadzieję i prawa. Razem możemy żyć w pokoju i zbudować lepszą przyszłość dla ludzi i androidów. Ta wiadomość wyraża nasze nadzieje. Daliście nam życie. Nadszedł czas, byście dali nam wolność. Myślisz, że to RA9? Defekty mówią, że RA9 ich wyzwoli. A w sumie nie wiadomo. Ten android chyba do tego dąży. No, analizujemy Markusa. Błękitna tęczówka. A tutaj zwyczajna, hech. Znaczy zwyczajna, inna, nie? Miał wspólników. O, zauważyliśmy to w odbiciu oka. Heh. Ciekawe, co jeszcze? O, tutaj. Co to znaczy? Zarejestrowany jako Markus. Podarunek od jakiegoś kolesia kamskiego do Karla. Okej, to się przyda z pewnością. Ustaliłem jego model i numer seryjny. Masz dla mnie coś jeszcze? Nie. Nic. Nie wiem, powiedziałem wszystko chyba, no. Zbadaj reżyserkę. Co my tutaj jeszcze mamy? O, mamy czapkę, okej. Skradziony uniform. Przebrali się, no jasne. Skądś to znam. Co jeszcze? Tutaj coś jest? Co ja tutaj badam? Tam jeszcze coś mamy, zaraz. Monitoring, o! O, widzimy. Defekty się nie włamywały. Nie, nie ma śladów włamania. W korytarzu są kamery. Zespół widział, co się święci. Czemu ich wpuścili? Może nie sprawdzili kamer. Może. Może akurat nie patrzyli, nie wiem. Albo coś nadawali w tym momencie, nie wiem. Dziwne. Androidy pracujące w stacji są w kuchni. Nic nie wskazuje na ich udział w sprawie, ale woleliśmy je zatrzymać. Dobra, idziemy przesłuchać. Przesłuchujemy androidy, tak? Witam serdecznie androida. Wszystkie trzy na raz. To są idealne kopie z tego, co widzę. No i co? Nie wiem, funkcja? Jestem operatorem kanału. Podaj swój model. Model JB300. Numer seryjny 336445581. Okej. A to ja tutaj wszystkie przesłuchuję? Świadek. Nie mam pojęcia, co mam tutaj powiedzieć. Czy ktoś ci ostatnio wchodził do pamięci? Nic o tym nie wiem. A świadek? Czy byłeś tu w trakcie włamania defektów? Nie pamiętam tego. Kurde. A może od tego się coś dowiemy? Włącz diagnostykę. Wszystkie systemy są sprawne. Dobra, tego pytamy o kontakt. Zobaczmy. Kontaktowałeś się ostatnio z innymi androidami? Tylko z tymi ze stacji w ramach wypełniania funkcji. Któryś z was zobaczył atak na obrazie z kamer i nic nie powiedział. A to znaczy, że mamy tutaj defekta. A ja dowiem się, który z was... Nie wiem, raczej tutaj nie widzę, żeby były jakieś defekty. Niby jak mam się tego dowiedzieć? Stawiam, że ten! Jeżeli się przyznasz, może uda mi się przekonać ludzi, żeby cię nie niszczyli. Nie. Raczej nie. To może ten wina. Po co niszczyć was wszystkich, skoro tylko jeden jest defektem? Ujawnij się, albo będziesz odpowiedzialny za śmierć dwóch niewinnych. To jest ten. Ja już to widzę, to jest ten po prawej. Patrzcie na to. Zostaniesz wyłączony. Przeszukamy twoją pamięć, rozmontujemy cię na części, a potem oddamy do analizy. Zostaniesz zniszczony. Kurde, ten po lewej zaczął się odwracać. Zniszczony. Kurde, no nie wiem teraz. Tortury, przemoc. Dobra, zobaczmy jak tutaj z blefem pójdzie. Wydali cię. Nie musisz już kłamać. Wszystko wiemy. Nie mam pojęcia. Jezu, jak ja mam tutaj zrobić? Wysąduj pamięć. Przemoc? Bydlaku! Wiem, że ty jesteś niebanym defektem! No już! Przyznaj się! No to nie jest ten, no! Kurde! Da, wysądujemy pamięć. Tego się boją najbardziej. Mamy go! Mamy go, dobrze! Nie! Niszczymy typa! Dobrze! Tak jest! Wiedziałem, że to ten. Tak się zaczął odwracać później. Zawołajmy kogoś, serio. Wołamy, wołamy, no come on! Come on, wołamy! Potrzebuję pomocy. Co jeszcze mogę zrobić? No nieładnie, niedobrze, niedobrze. No nie, co teraz? Ja już niczego nie widzę po prostu. A czemu te L2? O kurde. No nie! To się nie może tak skończyć! Już mam mało czasu, no. Mam 46 sekund jedynie. Ale ja tryharduję obecnie. Ja nie mogę! Ja nie mogę! Come on, co to w ogóle jest? To jest jakaś część nasza, czy co? Już dobrze? O rany. Uff. I co, nie wołamy nikogo o pomoc? To defekt, zatrzymać go! Weź broń. Dobrze! Zniszczyliśmy! Niezły strzał, Connor. Chciałem go żywego. Uratowałeś ludziom życie. I uratowałeś mnie. Nie no, come on, no! Co jeszcze innego mieliśmy zrobić? Nie ma opcji, że jakąś inną decyzję bym brał. Come on. Okej, a więc tutaj widzę, na wiele sposobów mogło się dostać. O rany. Amanda mi nie ufa, to już w ogóle mnie od śledztwa odepchnie teraz. No to już kończę z tym. Stracę pracę, albo nie wiem, co teraz zrobimy. No i poszliśmy do kuchni, no. No uratowałem wiele osób, to jest dobre rozwiązanie, no come on. Co innego miałbym zrobić? Tutaj jeszcze gdzie indziej można było pewnie pójść na dach, tak bym stawiał. Nie, no dobrze zrobiłem, no come on. Dobra, ale to jeszcze nie wszystko na dzisiejszy epizod, zagrajmy jeszcze jeden. Bo jestem ciekawy, co teraz z Karą się stanie. Gdzie my w ogóle idziemy teraz? Już przekroczyliśmy granicę, jesteśmy po stronie Kanady. Luther jest obojętny. A tutaj to ja nie wiem, gdzie ja jestem. Szukam pomocy w jakimś, nie wiem, domu dziwnym. Skąd my się tutaj wzięliśmy, to ja nie wiem. Mamy jakąś osobę niby. No dobra, zobaczmy. Witaj. Chcę zobaczyć się z Rose. Jest tutaj? Kto to jest Rose? Czego od niej chcesz? Muszę z nią porozmawiać. Nie chcę z tobą gadać. Odejdź. Ja nawet już nie pamiętam, kto to Rose jest. Proszę, muszę się z nią zobaczyć. Jestem Rose. Co mogę dla ciebie zrobić? Podobno możesz nam pomóc. Pomóc? Jestem androidem. I mam dziecko. Chodźcie. Dobra, już wszystko zrozumiała chyba. Ale ten nam jakoś nie ufa, widzę. Zdobyliśmy jego nieufność. Pięknie. Możemy im zaufać? Nie wiem. Nie mamy wyboru. Chyba. Co oni mogliby zrobić? Na policję zadzwonić, czy co? Nie mam pojęcia, no. Jak się nazywasz? Alice. W końcu mamy jakieś dziecko, więc chyba nie będą nam robili nic złego. Ona ma gorączkę. Ostatnio nocowaliśmy na dworze. Jest wycieńczona. Ta. Na piętrze jest wolny pokój. Połóż ją do łóżka, a ja przyniosę coś na zęby. Adam, pokażesz im drogę? Co za miła rodzina. No to dziękuję serdecznie za wyrozumiałość. Ratujecie nam życie. A przynajmniej tej Alice, bo my tutaj raczej nie zginiemy. Tym Lutherem i Karą. Patrz, Alice, jesteśmy bezpieczne. Zajmij się, Alice. Halo, halo. Zajmuję się tobą. Tutaj mam coś zrobić. Jeszcze mam coś do zbadania? Nie, muszę tylko z nią porozmawiać. Albo coś jej zrobić, nie wiem. Raczej nic się jej już nie stanie. Co się stało? Rozbieramy ją. Otul. Jak prawdziwa matka po prostu. Nie zatrzymujmy się dla mnie. Musimy przejść przez granicę. Uspokój. Nie ma się czym martwić. Come on. No właśnie. Czemu ludzie nas nienawidzą? Nie zrobiliśmy nic złego. Nie wiem, boją się może. Może po prostu się boją. Ludzie zawsze boją się tego, czego nie znają. No właśnie. Z nimi porozmawiać. Przecież nie jesteśmy źli. Optymistycznie podchodzę. No come on, no. Takiemu dziecku trzeba tak mówić. Wtedy jest spokojna, wtedy jest nie wiem, GG. Lubisz, ale zrobiłam sławne na cały świat spaghetti Rose. Od razu postawić na nogi. Aż bym zjadł, ja nie mogę, ale jestem głodny teraz. Nie jadłem przez 5 godzin. O mg. To co? Może zjesz? Musisz coś w końcu zjeść. Nie zjadłeś niczego, odkąd uciekłyśmy. No właśnie. Jestem na dole. No spaghetti by nie zjadła. Spaghetti à la Rose, czy tam jak to, nie pamiętam. Wyśpij się, a zobaczysz, będziesz silniejsza ode mnie. No chyba nie. Zostanę przy niej chwilę. Na pewno? No dobra, nie mamy innego wyboru. Musimy na to pozwolić. A tu się okaże, że Luther ją zamorduje i co wtedy? Stanie się defektem. Ale by było niemiło? Dobra, tutaj raczej nie chcę im chodzić po domu. Od razu zejdźmy na dół i porozmawiajmy. O przyszłości, a raczej o kolejnym dniu. Bo tylko dzień mamy tutaj nocować. Dziękuję serdecznie. Jak ci na imię? A, okej. To mój syn, Adam. Ja jestem Rose, ale to już wiesz. Chodź, Kara, siadaj. No dobra. Pora porozmawiać. Powiesz mi, co sprowadza tu defekta i małe dziecko w taki mróz? Nie wiem, bądźmy szczerzy z nią. Ja bym tak mówił. Ojciec się nad nią znęcał. Czemu mielibyśmy tutaj ukrywać? Poczułam, jak coś we mnie pęka. Zrozumiałam, że jej życie jest dla mnie ważniejsze niż moje. Musiałam ją chronić. No właśnie. Więc uciekłyśmy. Czy to nie wzruszające? Materiał na książkę. Dlaczego pomagasz? Dziękuję. Dużo mi zrobiłaś, naprawdę. Dla mnie zrobiłaś. Kolejnej nocy na dworze. Staram się pomagać w miarę możliwości. Nie wiem, wiele defektów może? Było tu nas o wiele więcej. Ostatnio zjawia się was coraz więcej i więcej. Nie wiem. Dlatego ten Adam się tak martwi tym wszystkim. Granica. Podobno przerzucasz androidy przez granicę. Możesz nam pomóc? Jedyna droga wiedzie przez rzekę, a w zimie wszystko zamarza. Raczej nie będzie łatwo. A po przemowie tego androida w telewizji zrobiło się nerwowo. Będzie bezpieczniej, jeśli zostaniecie tu, dopóki ten szum nie ucichnie. Nie wiem, no. Nie możemy się dalej ukrywać. Alice musi mieć normalne, bezpieczne życie. Kurde, nie wiedziałem, co ona tutaj powie w ogóle. Nieważne jak. Proszę. Musisz nam pomóc. Rose, chodź szybko! A to kto to? Że niby na górze? Nie, tutaj się coś stało, zaraz. Czy ja mogę za wami iść? Co się dzieje? Mary. Wyłączyła się. Nie mam pojęcia, o co chodzi zupełnie. Uciekliśmy razem. A to jakaś inna para androidów, czy co? Robić, kiedy przekroczymy granicę. Kochałem ją. Kochałem ją najbardziej na świecie. Jakaś para androidów jeszcze tutaj była. Co ja bez niej zrobię? Wyłączyła się. Nie da się jej naprawić? Nic się nie da zrobić? Nie wiem, jak te androidy działają do końca. Zostawmy ich. Alice? Co tam, Alice? Co ty robisz? Uciekłaś z łóżka! Nie chciało mi się spać. Nie wiem. Co ona tutaj zrobi? O, patrzcie, nawet to pozytywnie na niego zadziałało. No chodź, Alice. Kto by pomyślał? Patrzcie, uspokoił się, jej! Jak pięknie. Nie chciała już siedzieć w swoim pokoju. No i co, będzie rozrabiała wszędzie. Tak. Wszystko gra. Co, już się dobrze czujesz, Alice? Już będziesz tutaj siedziała? Zobacz się z kimś, nie wiem. Nie po tym, co zrobiły dziś defekty. To zbyt ryzykowne. Wiesz, co będzie, kiedy policja ich tu znajdzie? Pójdziemy siedzieć, mamo. Rozumiesz to? Siedzieć! Adam! Już o tym rozmawialiśmy. Ugh. Nie! Tym razem nie odpuszczę. Zniszczysz nam życie i to dla kogo? Dla kilku maszyn? To nie maszyny! Oni żyją! Ja żyję, ty żyjesz, a oni nic nie znaczą. To wszystko na pewno by się nie wydarzyło, gdyby żył tata! Nie będziemy rozmawiać w ten sposób! Nie pójdę do paki przez to, że chcesz pomagać tym czubkom! Wystarczy, Adam! Wystarczy! To doprawdy ciekawa sytuacja. Mamy taką matkę o wielkim sercu i tego syna, co tam też się w sumie troszczy, nie wiem. Czasem go to przytłacza, wiesz. Ciężko. Od kiedy zmarł jego ojciec. No tak. Ale to dobry chłopak. No tak, martwi się o rodzinę tutaj. Okay? O matkę. Zostańcie, niedługo wrócę. Czyli co, że jednak mamy przekroczyć granicę, tak? Rozejrzyj się. No dobra. Co my tutaj mamy? Wow. Worki z niebieską krwią. Takie rzeczy jeszcze chowają. To już w ogóle. A tutaj co się dzieje? No chciałbym sprawdzić to zdjęcie. To jest chyba... tego ojca. Co tam zmarł? Pewnie tak, ojciec Adama. Co jeszcze? Tam się bawią dzieci. Nie chcę czytać. Co tam, Alice? No dobra, nie mamy wyboru, rozmawiamy. Wiesz, co tam się wydarzyło, prawda? Coś wiesz, ale nie chcesz mi powiedzieć. Come on, odpuść, no co ja będę ją męczył? Jak zechce, to mi powie. O, mogę z tym jeszcze porozmawiać? Oby Rose szybko wróciła. Kara, muszę ci o czymś powiedzieć. Chodzi o Alice. Nie teraz, Luther. Co jest z tą Alice nie tak? Policja! To policja! To co ja mam zrobić? Wiedzą, że tu jesteśmy. Nie mogę już porozmawiać z Adamem. No nie! Fuck! Trzeba było z nim porozmawiać wtedy. A nie z jakimś Lutherem głupim. No nie. Otwórz drzwi. Ślady defektów mam znaleźć. Musimy im otworzyć. Ej, musicie się schować. Tak się szybko, weź Alice i ukryj się. Wiedziałem. Na górze. Na górze. Chodźmy, Alice. Dobra, co jeszcze? Ukryj dowody. Dobra. Trzeba się dobrze przygotować. Co jeszcze? Uspokój. Spokojnie, Adam. Wszystko będzie dobrze. Nie ma się co przejmować. Znajdź co jeszcze? Coś miałem znaleźć. Kurde, mało czasu mam, no. Co jeszcze? Tam ci nie widzą, że tutaj chodzę w tą i z powrotem, tak? Ukryj androidy, to może mieć sens. Jeszcze jeden ślad defektów jest gdzieś, ale nie wiem gdzie. Mam mało czasu. Zdążę tam pójść. Nie mam pojęcia, gdzie jeszcze. Gdzie jest jeszcze ślad defektu jakiegoś? Defektów. Powinienem otworzyć drzwi już, no. Dobra, miejmy nadzieję, że będzie spokojnie. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Przepraszam za najście. Dostaliśmy zgłoszenie o androidach w okolicy. Przez tę aferę z defektami lepiej zachować ostrożność. Chciałbym zadać pani kilka pytań. No dobra. Mogę wejść? Proszę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Wszystko będzie dobrze, come on. No i co? Pije się pan kawy. Bardzo chętnie. Czy działo się tu ostatnio? Co ja mam zrobić? Coś niecodziennego? Jacyś niezapowiedziani goście? Zrób kawę, tam, okej. Niczego nie zauważyłam. Chyba ja jestem tutaj gościem. Czy w domu jest ktoś jeszcze? Alice. Jest... jeszcze moja córka. Właśnie się pije, na górze. O! No come on, no. Nie mogę, to ja mam pod biurkiem, durne to jest i nie mogę tego wlać nigdy. Znaczy przesunąć pada. Macie tu jakieś androidy? Tak. Kiedyś jeden pomagał nam w ogrodzie, ale już go nie mamy. Co ja powiedziałem? Źle powiedziałem? Powinienem powiedzieć, że mam androida. Czy ja znowu zrobiłem misklik? Ja nie wiem w sumie, muszę to jeszcze raz obejrzeć. I co teraz? Dobra, całe szczęście tego nie zauważył. A tutaj nie wiem, jaki był ślad. Napije się pan kawy, czy nie? Nie wiem, jaki jeszcze ślad androidów był. Bo jeden gdzieś zostawiłem. Może się pan rozgości, usiądzie albo coś. Nieufność 0%, pięknie. Co my tutaj mamy? Jakaś książka. Pani córka się chyba obudziła. Może. Więc gdybym o tym nie powiedział, że tam jest córka, to bym miał problem ostry. O rany. Jak się nazywasz, synu? Adam. Nazywam się Adam. Wszystko w porządku, Adam? Te androidy, one... On... Strasznie się denerwuje tą całą sprawą defektów. Wiesz może cokolwiek o defektach? Widziałeś jakieś? Nie. Nie, nic nie widziałem. Wcale się nie zachowywał podejrzanie. Dziękuję za kawę. Ej, jak pięknie. Czy w domu jest ktoś jeszcze? Nie wiem, jeszcze pies może? To nic takiego, nasza pralka. Stary model strasznie hałasuje. Przepraszam za zamieszanie. O! Dobranoc, pani. Uwierzył. Dobranoc, Adam. Kto by pomyślał? Jak to zadziałało, to ja nie mam pojęcia. Pojechał. Już dobrze. No to nice! Kto by pomyślał? To Rose! Przygotujcie się. Pójdziemy wieczorem. Okej. Koniec rozdziału. Uff! Nie wpadliśmy, dobrze. Policjant odszedł. Został zmylony. A tutaj by jeszcze wpadł na trop. A tutaj nie wiem, co by się stało. Też by się coś złego stało pewnie. Policjant pod drzwiami. No, gdybym drzwi nie otworzył, to by tutaj wszedł do nas z buta. Byłoby niemiło. W ostatniej chwili tam otworzyłem. No i dobrze. Pięknie, żem zagrał znowu. Jak mi dobrze ta historia z Karą wychodzi, to ja nie mam pojęcia. Dobra, więc to by było na tyle na dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. No i jeśli tak, to zostawiajcie lajki, suby, dzwonki po kolejne codziennie wychodzące odcinki. No a ja się z wami żegnam, a więc do jutra.